Cześć! W tym odcinku opowiem Wam o najróżniejszych rzeczach, jakie bałyśmy się, jak byłyśmy małe. No i na koniec dodam jeszcze parę rzeczy, których boimy się teraz. A Wy w komentarzach napiszcie nam, czego Wy się boicie. No, to zaczynamy! Najczęściej dzieci się boją ciemności, a w ciemności strachu w szafie. Strachów mieszkających pod łóżkiem. Tych, które nas mogą złapać za nogi. Cieni, które pojawiają się w pokoju, jak jest zgaszone światło. No i potworów, które nas gonią, jak wyłączamy światło i musimy szybko biec do swojego pokoju. Dobra, dam radę. Ruchome schody. Ich początek i koniec. Co jeśli nas wciągną? Uciekanie rodzicom w sklepie. Świetna zabawa. Aż się nie zgubimy. Mamo, gdzie jesteś? Najgłupsze rzeczy, jakiej można było się bać. Jak połkniesz pestkę, to później wyrośnie ci w brzuchu jakaś roślina. A ty wiesz, że mojej koleżance, jak ona jadła arbuza, to połknęła pestkę i później jej wyrósł arbuz w brzuchu? Mamo! Kiedyś jak byłam u lekarza, to pan powiedział mi, że jak będę trzymała włosy w buzi, to te włosy się zbiorą w brzuchu i zrobią taką kulkę. Taki kłaczek, który później będzie trzeba wyjmować. A co ty robisz, Hania? Przestań rzuć te włosy. Wiesz, że jak żujesz włosy, to je wszystkie łykasz do brzucha, a w brzuchu robi się taka kulka i potem trzeba będzie ją wyciągać szczypcami, rozumiesz? Przestań. Kłaczek w brzuszku? Szczypcami? Kiedy mama pierwszy raz wysiecie do kupienia czegoś samemu w sklepie. Macie tu pieniądze, możecie sobie kupić lody. To ty, jak ty trzymasz to, ty dasz pani i zapłacisz. Nie, powiesz. Ja zapłacę pani, a ty powiesz, co my chcemy, jakie smaki. Nie, ty powiesz i ty zapłacisz. Nie, to będzie ty powiesz odbyt. I ja będę mogła zapłacić. Nie. Ty mówisz. No to ja już nie chcę lodów. To ja też nie chcę. Szczepienie. Pobieranie krwi. Wizyta u dentysty. Horror. Amelka, wstań, musimy iść na to szczepienie. To jest obowiązkowe szczepienie. Każdy z nas miał to szczepienie. Nic to tak bardzo nie boli. No dasz radę, no chodź. Nie, ja nigdy się nie wybieram, ja tu zostaję. No cóż, nie pozostawiasz mi wyboru. Chodź. Nie! Amelka! Nie! Musisz... Nie! Musimy iść! Nie! Amelka! Nie! Kolejna śmieszna, straszna historia z dzieciństwa. Jak byłyśmy małe, to w internecie popularny był potwór Momo. No, pewnego razu przysnęłam przed telewizorem. Dobra, wiecie co, dziewczynki? O, przysypiacie. To już skończmy oglądać, bo jest późno, co? Dobrze. Ja chcę to kończyć, to... Nie wiem, to jak chcesz, ale to potem pójdź spać. Chodź, Hania, idziemy spać. No i na telewizorze już się skończył program, więc pojawiły się piksele i napis Mono. Choć byłam tak zmęczona, że przeczytałam Momo.
Momo? I się strasznie przestraszyłam, więc jedynym moim pomysłem było pójście do światła, no i krzyczenie go away. Go away! Go away, 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 go away. Ja nie wiem skąd ona to wzięła, ale chyba później sobie odpuściłaś i stwierdziłaś, że potworzysz go away. Go away, go away, go away, go away. Kiedy pierwszy raz mama cię zostawia samego w domu. Dziewczyny, wychodzę na chwilę. Ma być tu spokojnie, dobrze, bez dobrze. Głupich pomysłów. Okay. Nikomu nie otwierajcie i uważajcie na siebie, okej? Okay? Na początku jest ekscytacja. Okej. Okay. To co robimy? Oglądamy film. Tak! To co oglądamy? Jakiś straszny horror. Potem pojawiają się dziwne dźwięki. Ej, zatrzymaj. Słyszałeś to? Słyszysz? Nie, nic nie słyszę. Jak to nie słyszę? Słyszałam. No. Co to było? Co to było? A to pewnie króliki. Króliki drzwi nie otwierają. A na końcu dzwoni domofon. Mama dzwoni. Żadna mama. Mama by sama tu weszła. Nie musiałaby do nas dzwonić. To jakieś strachy i złodzieje. Musimy zobaczyć, kto to jest. Dobra. To ty otwierz to. Nie, ty to otwierz. Nie chciałaś otwierać. Dobra. Dziewczyny! Dzwonię od kilku minut. Gdzie wy jesteście? Sąsiad mnie wpuścił, bo bym do domu nie weszła. Halo? Chyba każdy miał strach przed fryzjerem. Kiedy mówisz mu, a ja tylko 1 centymetr, króciutkie podcięcie końcówek. I miałaś taką fryzurę, a kończysz z fryzurą dotąd. I wyglądając jak dynia, musisz iść do szkoły. Masakra. Tak właśnie wyglądałam. Wiem, masakra. I tak właśnie poszłam do szkoły. Kiedy koleżanka opowie ci na wyjeździe głupią historię. Głupią, ale straszną. Kiedy jesteś sama w pokoju w nocy, nie patrz w górę. Ona nie lubi, jak się ją obserwuje. Nie patrz w górę, 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 nie patrz, 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 nie patrz. Straszne filmy. Chyba każdy miał tak, że był taki odważny, żeby to obejrzeć, a później tylko sikał w nocy. To klasyk. Chucky, Annabelle, co tam jeszcze było? Koralina. Ale Amelka pobiła wszystkich. Ona się nie bała jakichś morderczych lalek czy morderczych klaunów. Ona się bała miłego kosmity. E.T. No ale on był brzydki. A teraz opowiemy wam, czego się teraz boimy. Statystyk. Ja najbardziej się boję statystyk. Idą. Chyba już idą. Osiem godzin. Pokazuj statystyki. Dzisiaj trochę przesadziłam, ale jutro się poprawię, obiecuję. Ile? Mów. 8. 2 tygodnie bez telefonu. Ale mamo! Mój najgorszy koszmar to zły wynik z egzaminu ósmoklasisty. Cały czas mi się to śni. Masakra. Ja się boję pająków. Znaczy obie się boimy. No, są trochę obrzydliwe. No, ja mam jeszcze taki dziwny strach przed małpami, a najbardziej szympansami. Wiem, niecodzienne, ale to dlatego, że obejrzałam film Nope
I tam była taka straszna scena, w którym właśnie grał szympans. I od tego momentu boję się tych zwierząt. To by było na tyle. Piszcie nam o swoich dziwnych strachach albo i czego wy się boicie. Właśnie. No, pa pa, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!